Nasza wspólna zasługa, zasługa przede wszystkim kandydatów, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie. Pracowali wszyscy, ale jest to też zasługa zarówno członków Prawa i Sprawiedliwości, jak i naszych sympatyków. Dzisiaj musimy się cieszyć. Cieszyć się, bo to jest rzeczywiście sukces. Jedna partia działająca, no wprawdzie z sojusznikami, ale jako jedna lista wyborcza. Przypominam, że przed 18 laty było to bardzo blisko. Jedna partia nie chciała pójść jako jedna lista wyborcza. Odniosła sukces. Jeśli to się potwierdzi, a nie ma powodu, żeby twierdzić, żeby nie, mamy bezwzględną większość, co zapewnia pewien komfort. Ja przyznam się Państwu, że we czwartek rozmawiałem z socjologami poważnymi, mówili o macie od 235 do 250, chociaż raczej mówili się na 235. No, tak to było. No więc ja się, ponieważ z natury kiedyś ktoś o mnie powiedział, że wesoły pesymista, to obawiałem się, że może być mniej, tego się bałem, no ale no, jeśli wierzyć, a trochę trzeba wierzyć specjalistom, to miałem jednak nadzieję, że to bezwzględną większość będzie mieli. Tak jak powiedział pan prezes, czeka wszystkich nas, którzy niejako reprezentujemy przez społeczeństwem Prawo i Sprawiedliwość, okres ciężkiej pracy, musimy utwierdzić społeczeństwo w przekonaniu, że dobrze wybrało. Mało tego, musimy zdobyć nowych zwolenników. Wydaje się, że w Polsce jest troszkę sytuacja taka, że część ludzi do końca nie uwierzyła w to, że nasi przeciwnicy, gdyby objęli władzę, to by to zabrali. Wydaje się, że no, ludzie mają tego typu tendencje. Nie, no przecież aż tego to nie zrobią. Oni by pewnie nie zabrali 500+, ale by za to zwiększyli VAT. To 500+ by weszło VAT. No więc tego typu sposoby są. Wszystko jedno. Musimy, proszę Państwa, dokonać szczegółowej analizy. Ja dziękuję tym, którzy bezpośrednio pracowali przy wyborach. Dziękuję tym, którzy wspierali w różnoraki sposób naszych kandydatów, którzy chodzili do ludzi, występowali po targowiskach, którzy wręczali ulotki, którzy w różny sposób przekonywali ludzi. Dziękuję tym, którzy wspomagali w inny sposób. Pamiętajcie Państwo, że tego typu praca będzie w dalszym ciągu potrzebna. Trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba ich uświadamiać co do tego, jaki jest tam rzecz naprawdę. Czekają nas czasy wcale niełatwe. Ja pamiętam, że bo przeciwnicy, czeka ich następny 4-letni okres postu i oni będą robić różne dziwne rzeczy. Pamiętam przed 4 laty nasz prezes jest przenikliwy w swoich analizach politycznych, ale pamiętam w 2015 roku na 16 roku przed życzeniami sylwestrowymi dzwonił jeden z prominentnych kolegów, to było przy mnie rozmowa. No mówi, jak przejdziemy do końca roku, to już później powinno być. Jak przejdziemy przez 2016 rok, to powinno być ciszej. Nie było czy. I proszę Państwa, wcale nie liczmy na to, że będzie specjalnie lżej. Mamy stabilną większość i potrafimy, jestem przekonany, to wszystko przełamać, ale nie liczmy na to, że nie będą się pojawiać różnego rodzaju demonstracje, że nie będą różne rzeczy się dziać, które wolno ludziom robić. Prezes często mówi, my gwarantujemy wolność, a wolność to polega na tym, że można nawet w niesłusznych sprawach protestować, demonstrować i tak dalej. Obowiązkiem państwa jest to zapewnić. Świadczy ten wynik jeszcze o czymś świetnym, proszę Państwa. I to jest takie przekonanie dla nas, że tamta strona ma w dalszym ciągu wielką przewagę wywiadu. Nie dajmy sobie wmówić, że tą przewagę mamy my. I o tym musimy pamiętać. Miejmy nadzieję, że ci, którzy nas oceniają, z czasem dojdą do ocen podobnych. Dziękując Państwu za to wszystko, wyrażam nadzieję, że
posłowie od nas wybrani będą dobrymi posłami. Nie wiemy, komu trzeba gratulować, na to przyjdzie czas później. Mamy nadzieję, że są tutaj osoby, które na różnych szczeblach reprezentują ludzi w miejscach Prawa i Sprawiedliwości, że swoją pracą umocnią wszystkich w przekonaniu społeczeństwo, że dobrze wybrały. Bardzo Państwu dziękuję. Thank you.